zdrowia, szczególnie dla normalnych. Przepraszam, no Sąd Najwyższy bierze się za robotę. No, ma zdecydować, czy konstytucyjne prawo do posiadania broni jest konstytucyjnym prawem do posiadania broni, czy urzędnik państwowy, a konkretnie urzędnik stanowy, może zdecydować, że prawo oczywiście jest, no, ale do pewnego stopnia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Nowy Jork. Nowy Jork, no, to jest jeden z jest 6 stanów. W Stanach Zjednoczonych jest 50 stanów. No i Nowy Jork, między innymi, tak jak komunistyczna Kalifornia, tak jak komunistyczne Hawaje, tak jak komunistyczny Maryland, tak jak komunistyczny Massachusetts i komunistyczny New Jersey, no to mają coś takiego, że prawo do posiadania broni jest, no ale jednak musi być zezwolenie, no i dowolność urzędnika państwowego, stanowego. No, z reguły to jest oficer policji w tym mieście, gdzie dana osoba mieszka. No i ona może dać zezwolenie na posiadanie broni, czyli na licencję, no bo to jest, sprowadza się do licencji. Pozostałe 44 stanów, no to w zasadzie jak ktoś dają zezwolenie na broń, ale bez wnikania po co. Nie trzeba przychodzić i tłumaczyć się, chcę mieć broń z tego i z tamtego powodu. No to jest po prostu konstytucyjnie. Oni mówią tak, chcę mieć broń i chcę mieć licencję na to. Z tych 44, 21 stanów, no to w ogóle nawet nie wymaga licencji do donoszenia broni, po prostu ktoś chce mieć broń, no to ma broń. Wielu obywateli w tych 21 stanach jednak wyrabia sobie prawo do posiadania broni, no bo jeżeli ma prawo do posiadania broni w jednym stanie, no to jako, że to jest Federacja Stanów Zjednoczonych, no to wtedy te licencja w tym stanie jednym pozwala na przewożenie broni w innym stanie. Także to wszystko jest, sprowadza się do jakichś no przepisów i zezwoleń, no ale 44 stany są inne niż między innymi Nowy Jork. Tam trzeba w Nowym Jorku i w tych pozostałych 6 stanach, no to trzeba iść, złożyć podanie, złożyć papiery, no i oni w zasadzie sprawdzają, czy ktoś ma właściwą przyczynę. Trzeba się wytłumaczyć, tak, mam prawo do posiadania broni, do noszenia broni według konstytucji, według założycieli, a urzędnik mówi tak, powiedz, jaka jest czy masz właściwą przyczynę. No i to teraz klub się stał związek właścicieli pistoletów i karabinków w Nowym Jorku. Oni wystąpili przeciwko Nowemu Jorkowi i Sąd Najwyższy się za to wszystko weźmie. No, konstytucja mówi, że ludzie, no bo to w Ameryce to wszystko jest we the people, czyli my ludzie. No i tam jest napisane, że prawo do posiadania broni, do noszenia i posiadania broni, nigdy nie może zostać naruszone. Nigdy nie może zostać naruszone. Tak, także to jest bardzo ważne, te słownictwo jest bardzo ważne. Lata temu, no Nowy Jork tłumaczy się, że ten człowiek, obywatel nie wykazał się wystarczająco tym, że potrzebuje broń dla samoobrony w miejscach publicznych, że nie potrzebuje
Nowy Jork tłumaczy, że tak, chcesz mieć broń, no ale to musisz podać powód, że ktoś się napadnie, że nosisz broń, że jesteś bogaty, że ktoś komuś, że tobie zagraża i tak dalej, i tak dalej. No konstytucja nic o tym nie mówi. Konstytucja nie mówi, że jak ktoś ma Ferrari, no to może mieć rewolwer do samoobrony. Konstytucja nic nie mówi, że jeżeli ktoś jest jubilerem, to może mieć. Nic tam takiego nie było, po prostu ludzie. Ludzie mają prawa do posiadania broni i te prawo nie może być naruszone. No i teraz jak tak normalny człowiek pomyśli sobie, no to w zasadzie w Nowym Jorku ludzie nie mają prawa do posiadania broni, no bo to ten przywilej jest w sumie dawany albo nie dawany przez jakiegoś urzędasa, przez jakiegoś polityka, przez jakiegoś człowieka, który w ogóle nie ma nic, kompletnie powinien być z dala od tego. W District of Columbia, czyli to jest Washington, tak jak mówią DC, no to jest District of Columbia, no to w 2008 roku, no to sąd ustalił, że w zasadzie noszenie, przenoszenie, posiadanie, to wszystko znaczy. To można mieć w kieszeni, można mieć na wierzchu, można potrzebować, można nie potrzebować. No i że człowiek, który posiada tą broń, no to on jest przyszykowany na w zasadzie na zaatakowanie czy na obronę, no ale z takim szczególnie jest to ustawione na samoobronę, tak, no bo to jest broń, jest do bronienia, w sumie wspominany jest atak, no ale to nie jest, każdy atak, jeżeli jest nieprawny, no to później są jakieś tego konsekwencje, także każdy normalny rozumie, że prawo do posiadania broni, no to jest prawo do samoobrony. W tym czasie, kiedy założyciele konstytucji to wszystko ustalali, no to chodziło o to, że to już nie była kolonia angielska, że w Anglii były duże restrykcje na temat posiadania broni. Tam nawet dubeltówki czy jakieś karabinki do myśliwskie były nielegalne, no bo tam panowie, arystokracja, lordowie nie pozwalali polować na jelenie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było ograniczane. A w Ameryce w zasadzie to też wspomniane jest, że ludzie mają prawo powstać przeciwko rządowi, jeżeli zaczęłaby się tyrania. Także to jest wszystko w konstytucji napisane, że ludzie mają prawo do obalenia tyranii. No i to jest prawda. Niemcy w zasadzie się nie powtórzą, Sowieci się nie powtórzą, Polska się też nie powtórzy. Amerykanie mają broń, nie dadzą się rozbroić, nie dadzą się zastraszyć. No teraz wygląda na to, że po tych 9 miesiącach komunizmu Bidena, normalni ludzie się obudzili. W Virginii wybrano republikanina. No i to jest w zasadzie recepta na 2022. Ta fala powrotu do normalności, fala powrotu do konserwatyzmu, fala powrotu do Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, będzie nieprawdopodobna. To będzie potop. 2022 to będzie we wszystkich Stanach będzie potop. W 2024 też będzie zmiana prezydenta. No ale to też jest właśnie podział. Lewacy chcą konfiskaty broni, konserwatyści są za prawem do posiadania broni. No, każdy ma prawo, dopóki nie używa go nielegalnie. No, w Ameryce lewacy w sumie ścigają ludzi, którzy przestrzegają prawo, a nie ścigają tych, którzy kradną i zabijają, no bo kara śmierci za wielokrotne morderstwa powinny być.
W Nowym Jorku interpretacja jest taka, że we wszystkich miejscach publicznych trzeba mieć dobry powód, żeby nosić. Sąd troszeczkę się tam przychylał do tego, że obywatel tak nie za bardzo może nosić broń w szkołach czy w urzędach rządowych, no ale to nie znaczy, że parki, ulice, restauracje i tak dalej, to te wszystkie miejsca publiczne, gdzie jest publiczność, gdzie jest ludność, że trzeba papierku, czy trzeba zezwolenia od urzędnika. Dziwaczne jest to, że Nowy Jork wyciągnął jakieś napisane prawa na pergaminie, czy na jakiejś innej skórze bawolej, prawa z Anglii z 1328 roku. To jest status z Northampton, gdzie angielski sąd interpretował, że państwo, że rząd może zabronić posiadania broni komuś, kto robi burdy i awantury. No, oczywiście, że coś takiego, no, jeżeli ktoś robi burdy i awantury, no to jest w sumie kryminalistą i to nie ma nic wspólnego do tych ludzi, którzy zaskarżyli Nowy Jork z tego Stowarzyszenia Strzelców Broni Sportowej. No ale dziwaczne jest to, że amerykański urząd stanowy, urząd miejski powołuje się na prawa angielskie, kiedy jeszcze nie było nawet kolonii angielskich w Ameryce, kiedy nie powstały Stany Zjednoczone Ameryki, kiedy nie było konstytucji. No w ogóle jakiś cyrk, ci założyciele Konstytucji Ameryki i wszyscy normalni po prostu się powinni śmiać, że w Ameryce jest poruszane posiadanie królewskiego prawa do broni. Także Nowy Jork, jeżeli to zacytował i tego używa argumentu, no to jest kompletny idiotyzm. Noszenie i posiadanie broni, no ale w takiej sytuacji powiedzmy bandyckiej, tak, kryminalnej, no to co jest innego. Virginia w 1786 roku wydała takie prawo w momencie, kiedy są jakieś burdy, awantury i inne zamieszania. Thomas Jefferson też między innymi pisał, że jest zabronione, żeby jeździć i terroryzować ludzi w miastach i wsiach. No, to jest dziwaczne, że takie rzeczy trzeba tłumaczyć, tak? No, że prawo do posiadania broni przez bandytę, no jeżeli bandyta i kryminalista coś robi, no to już jest naruszenie prawa i to jest całkowicie inna sprawa niż noszenie spokojnie przez wszystkich ludzi. Lewactwo dzisiaj i kiedyś też miesza te dwa pojęcia pomiędzy bezprawnym i prawnym posiadaniem broni. Jefferson, no to w zasadzie to spapugował, czy tam skopiował podejście włoskiego reformatora sprawiedliwości Cezarego Beccarii, który mówi tak, jak każdy normalny człowiek mówi. On mówił, że prawa, które zabronią posiadania i noszenia broni, no to robią całą sytuację dużo gorszą dla napadniętego i dużo lepszą dla napadającego. No, w Ameryce jest takie powiedzenie, że jeżeli broń będzie bezprawna, to tylko ludzie poza prawem będą mieli broń. No i to jest cała prawda. Tak? W Wenezueli, w wielu miastach, w wielu krajach, gdzie broń jest zabroniona, no to bandziory po prostu rządzą i nie ma na nich metody.
No w Australii tam też chyba najbardziej, ostatnio to najbardziej jakieś restrykcyjne konfiskata nastąpiła, co jest dosyć dziwaczne, no bo to jest tego byłego Królestwa Angielskiego, że tam komuniści doprowadzili do czegoś takiego. No w Stanach Zjednoczonych, no to w zasadzie tylko poza południem w czasie niewolnictwa, no to czarni nie mieli prawa do posiadania broni. No ale przypuszczam, że to chyba było tak samo jak w Europie wśród chłopów pańszczyźnianych, czy tam we Francji, w Anglii też chyba chłopi nie za bardzo mogli mieć broń. Także to nic nie jest nadzwyczajnego. Niektóre stany później po wojnie, nawet w okolicach wojny secesyjnej, no bo 1862 rok była wojna secesyjna o niewolnictwo właśnie, no ale w Massachusetts w 1836 roku oni mieli takie prawo, że można komuś zabronić posiadanie broni, jeżeli ktoś inny przyjdzie i będzie tam złoży zażalenie, jakieś tam oskarżenie, że się boi, że może być poszkodowany albo że ktoś inny będzie zakłócał spokój. No i tam miało być rozpoznawane, czy ktoś faktycznie jest w stanie zakłócać spokój. No a jeżeli by zakłócił spokój, no to ma zapłacić jakieś tam grzywny, jakieś kary i tego rodzaju rzeczy. Także urzędnicy zawsze coś tam kombinowali, żeby skomplikować dosyć prostą sytuację. Nowy Jork argumentuje na podstawie tego prawa z Massachusetts, że ludzie mogą nosić, ale jeżeli wykażą się, że mają dobry powód. No tak, także 150 lat temu to chodziło o to, że jak ktoś przyjdzie złożyć zażalenie przeciwko komuś innemu, a teraz już chcą, żeby wszyscy po prostu zapobiegawczo się tłumaczyli urzędnikom, dlaczego potrzebują. Także to jest wszystko postawione na głowie. W Mississippi w 1865 roku, no to też zrobili takie prawo, że w zasadzie czarni nie będą mieli, nie będą licencjonowani do posiadania broni czy do noszenia broni. No ale to jest właśnie takie same prawo, które w zasadzie niszczy drugą poprawkę do konstytucji. No. Mamy ciekawe czasy, zobaczymy, jaka będzie decyzja, no bo to w środę decyzje podejmują. Będzie to dosyć dramatyczna sytuacja na przyszłość, na Amerykę, no bo lewacy od 50-60 lat walczą dokładnie z konstytucją amerykańską. Teraz najwyższy czas, żeby konstytucję interpretować i czytać tak, jak każdy normalny powinien interpretować i czytać. Jest napisane, że mogą posiadać i nosić i nikt nie może się nie może tego naruszać i tak musi być. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, pamiętajcie, konserwatyści, no to są za posiadaniem broni do samoobrony, za prawem do wolności słowa, za prawem do własności prywatnej, są przeciwko skrobankom, są za małym rządem i prawem indywidualnym człowieka. Komuniści wprost przeciwnie, chcą skonfiskować broń, chcą skrobanki na życzenie,
wolności słowa wśród komunistów nie ma, własności prywatnej wśród komunistów nie ma, to wszystko jest po prostu już przeszło. Większość ludzi przeszło, ludzie, którzy żyli w PRL-u, w socjalizmie, wiedzą, co się dzieje. Także konserwatyści, głosujcie na normalnych, na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów, patrzcie się na swoje podatki, patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na ile wydajecie za każdy ten koszt jedzenia, który kupujecie tam co tydzień czy co parę dni. Patrzcie się, co Biden i cała jego banda starała się zrobić Ameryce. No, Ameryka nie upadnie, Ameryka się odbije, Ameryka wybierze normalnych. Zdrowia dla normalnych.